Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Dzień dobry Michale. Dzień dobry. Dzisiaj gościmy Michała Lubinę, eksperta do spraw stosunków międzynarodowych, autora książki Niedźwiedź w cieniu smoka o relacjach rosyjsko-chińskich. I pierwsze pytanie właśnie dotyczy tych relacji. Michale, jaki na obecne relacje polityczno-gospodarcze Chin i Rosji wpływ ma koronawirus? Relacje rosyjsko-chińskie, mówi się o nich, że są na górze gorące, a na dole zimne. I to jest określenie, które mniej więcej od 20 lat, jeśli nie wcześniej. Cóż oznacza ta enigmatyczna fraza? Otóż na górze, w tym sensie na poziomie elit, na poziomie polityki państwowej, na poziomie przywódców, natomiast na poziomie lokalnym, na poziomie ludzi zwykłych, są zimne, a więc gorąco jest tylko u góry, to znaczy przywódcy się lubią, konkretnie to akurat teraz bardzo dobrze widać, Władimir Putin i Xi Jinping wyraźnie darzą się sympatią. Na poziomie elity kremlowskiej również jest duże zrozumienie i raczej sympatia do Chin. To jest oczywiście bardziej skomplikowane w zależności od określonych aktorów, natomiast zasadniczo elity rosyjskie jakby rozumieją potrzebę zbliżenia z Chinami, podobnie jest z elitami chińskimi. Natomiast im niżej schodzimy, tym jest gorzej, to znaczy relacje na poziomie elit lokalnych, prowincjonalnych, a już na poziomie zwykłych ludzi są znacznie chłodniejsze. I teraz tak, ta fraza, jak już mówiłem, ma około 20 lat, jeśli nie więcej. I mniej więcej w ostatniej dekadzie robiono wszystko, żeby poprawić te relacje na lokalnym poziomie. To znaczy przywódcy Rosji i Chin po prostu mówili swoim społeczeństwom i swoim lokalnym elitom, macie się lubić. To jest polecenie, macie się lubić. Rosjanie mają lubić Chińczyków, Chińczycy mają lubić Rosjan. No i dużo wysiłku wkładano w to, żeby te społeczeństwa i żeby elity lokalne się polubiły. To znaczy było od takich bardzo ciężką ręką organizowanych wydarzeń, jak tam rok języka rosyjskiego w Chinach albo rok chińskiego w Rosji, tak? To po takie bardziej wyszukane elementy, jak wymiany, wycieczki, współpracę akademicką, współpracę mediów i tak dalej. Tylko naprawdę było sporo, szczególnie po 2014 roku i w jakimś stopniu udało się te chłodne relacje na poziomie lokalnym poprawić. To znaczy one w ciągu ostatniej dekady rzeczywiście trochę się ociepliły. Natomiast i w tym momencie wchodzi koronawirus. I koronawirus powoduje, że na początku Rosja się zamyka, Rosja zamyka granice przed Chińczykami, Rosja wydaje szereg, podejmuje szereg działań, które są niekorzystne dla Chin, a następnie Chiny się zamykają i odgradzają. No i efekt tego jest taki, że tak naprawdę cała ta próba naprawienia tych relacji na dole została zaprzepaszczona, ponieważ koronawirus po prostu przywrócił status quo ante, to znaczy przywrócił sytuację sprzed prób naprawy tych relacji i efekt tego jest taki, że one po prostu na dole teraz są jeszcze bardziej chłodne, że jakby zniszczono wszystkie te próby naprawienia ich. No i powróciła sytuacja, która miała miejsce półtorej dekady temu, a mianowicie takich, że jest to wyłącznie na poziomie elit, ale już nie ludzi. No i to jest jakby najważniejsza konsekwencja koronawirusa. Natomiast nie należy tego przeceniać z tego prostego powodu, że jakkolwiek źle by to nie brzmiało, ludzie w relacjach rosyjsko-chińskich nie mają znaczenia. To znaczy ludzie w sensie zwykli ludzie. Tak naprawdę relacje rosyjsko-chińskie są oparte właśnie na wysokiej polityce, na relacjach państwowych, na relacjach przywódców, na współpracy geopolitycznej, na współpracy energetycznej,
i na współpracy no, w ONZ-cie. I to są i tych elementów aż tak koronawirus nie dotyka. On dotyka tego słabego punktu relacji rosyjsko-chińskich, czyli relacji lokalnych, i czyni z niego jeszcze słabszy punkt. Natomiast nie dotyka tego, co jest rdzeniem relacji rosyjsko-chińskich, czyli pewnej wizji świata, antyamerykanizmu, nie dotyka współpracy gospodarczej, przynajmniej na razie w sensie energetycznej, tej najważniejszej, bo jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą, to najważniejsza w relacjach rosyjsko-chińskich jest energetyka, ropa i gaz płynąca do Chin oraz sprzedaż broni. To są podstawy. Oczywiście polityka lokalna też ma znaczenie, ale nie aż takie. No i nie dotyka jakby tej wspólnej wizji świata rosyjsko-chińskiej, przekonania elit jednych i drugich, że największym zagrożeniem są Stany Zjednoczone. Więc koronawirus uderza w słaby punkt, ale nie niszczy podstaw relacji. Dlatego nie przesadzałbym z wpływem tegoż koronawirusa na relacje rosyjsko-chińskie. On po prostu osłabił to, co słabe, natomiast nie osłabił tego, co mocne. No właśnie, wspomniałeś o tych relacjach w stosunku do Stanów Zjednoczonych, a ten zaostrzający się konflikt między Chinami a Stanami Zjednoczonymi to między innymi oskarżenie USA o wywołanie pandemii, to czy to ma jakiś wpływ na te relacje? Jeżeli chodzi o, no bo to, tu dotykamy tego elementu wysokiej polityki. No właśnie. Otóż reakcja Rosji na koronawirusa, jak wszyscy wiemy, była dość spóźniona, nie? I w efekcie obecnie mają tam ponad 200 tysięcy przypadków. Natomiast pierwotnie ta relacja była bardzo ciekawa i ona właśnie jakby, można by powiedzieć, że on to jest kazus w ogóle relacji rosyjsko-chińskich. Ona i ta reakcja rosyjska bardzo dobrze pokazuje właśnie to na górze gorąco, na dole zimno. Dlatego, że Rosja z jednej strony zamknęła się całkowicie na Chiny, zabroniła, w ogóle zakazała wydawania wiz Chińczykom, nie pozwalała im wjeżdżać do Rosji. I to wielu komentatorów uważało, że to w ogóle zatrzęsie relacjami rosyjsko-chińskimi, a to oczywiście nie była prawda, wcale nie zatrząsło. Natomiast jednocześnie, i to było jedno działanie, to dotyka tego, co na dole chłodno. Natomiast jednocześnie Rosja jakby w wewnętrznej narracji bynajmniej nie wskazywała Chiny jako winne tej sytuacji. Raczej narracja rosyjska opisywała Włochy jako główny tutaj, główny problem i raczej omijano Chiny. W pewnym momencie nawet na takim poziomie półoficjalnym Rosja zaczęła trochę wspierać tą narrację chińską, próbującą zrzucić z Chin winę za wywołanie pandemii. Bardzo ciekawa była rozmowa Putina z Xi w marcu. Są dostępne dwie wersje tej rozmowy, wersja rosyjska i wersja chińska. Otóż, znaczy wersja kremlowska, tam jest dwujęzyczna, jest rosyjska i angielska, i wersja chińska też dwujęzyczna, chińska i angielska. Wersja chińska jest na przykład na Xinhua, czyli na agencji informacyjnej chińskiej. No i w wersji, rosyjska wersja jest dużo krótsza i w zasadniczo tam do ogólników się sprowadza, że tam się wspierają i wzajemnie gratulują działań. Natomiast w wersji chińskiej jest stwierdzenie, że jest tam jakby stwierdzenie, że Putin wsparł działania Chin jakby broniące się przed niesprawiedliwymi oskarżeniami innych krajów. Czytaj Stanów Zjednoczonych, tak? No ale to jest bardzo ciekawe, dlatego że to jest tylko w wersji chińskiej, a nie ma jego w wersji rosyjskiej. I to pokazuje, dlaczego tak się dzieje? Czy mi się wydaje, że, znaczy nie wiem, co tam Putin naprawdę powiedział w trakcie tej rozmowy, ale być może rzeczywiście tak powiedział. Jeżeli tak powiedział, no to z jednej strony jest to takie danie twarzy Chińczykom, że proszę, wspieramy was tutaj, ale jednocześnie nie jest to całkiem palenie mostów z Zachodem, no bo umówmy się, że te chińskie próby przerzucenia odpowiedzialności na Włochy, czy w ogóle stwierdzenie, że to Amerykanie im podrzucili tego wirusa, no to umówmy się, że to jest dość niepoważne, tak, to można może jakby czytelnik
czytelnik chiński takie coś przyjąć, tak? Natomiast na pewno nie czytelnik międzynarodowy. No więc ta propaganda chińska no w dużej mierze ona jest jednak kierowana do wewnątrz kraju. No i w tym momencie jakby Rosja no tak półgębkiem trochę wspiera te chińskie próby. Nie za bardzo, ale jednak na tyle zauważalnie, żeby Chińczycy odczuli. No i to pokazuje właśnie ten element wysokiej polityki, tego na górze gorąco. Bo w tym, co, na czym naprawdę Chińczykom zależy, czyli w tym momencie, żeby zrzucić z siebie odpowiedzialność za pandemię, no to w jakimś tam stopniu, oczywiście niepełnym, ale jednak w jakimś stopniu mogą liczyć na Rosję. No więc to jest ważniejsze dla nich niż niepozwolenie Chińczykom z Rosji, znaczy najpierw wjazdu do Rosji, a potem powrotu do domu, czy problemy samych Chińczyków w Rosji, dlatego że, no, że to są dużo mniej istotne rzeczy z punktu widzenia interesów chińskich. No więc właśnie dlatego to jest przykład, dlatego to jest bardzo ciekawy kazus, że on pokazuje jakby mechanizmy funkcjonowania tych relacji, w których najważniejsze są aspekty geopolityczne, najważniejsze są relacje międzynarodowe, interes państwa, natomiast interes zwykłych ludzi jest tutaj trzeciorzędny. No dobrze, a jakby też ważnym chyba ostatnim wydarzeniem, elementem tych relacji, czy elementem, który może mieć wpływ na te relacje, jest to, co się zadziało ze zmianą konstytucji w Rosji. Władimir Putin może rządzić Rosją do 2036 roku. Czy to, jak myślisz, to będzie odbierane, czy jest odbierane przez Chiny? Znaczy Chińczycy oczywiście poparli pomysł Putina, dlatego że z punktu widzenia chińskiego zawsze najważniejsza jest stabilność. I Putin jest partnerem znanym, partnerem rozpoznanym, człowiekiem, który zasadniczo nie mają złudzeń co do niego Chińczycy, rzecz jasna. Natomiast jest to osoba, co do której, do którą właśnie znają, która gwarantuje stabilność, a jednak w chińskim rozumieniu Rosji czai się swoiste przekonanie, że Rosja wcale nie jest taka stabilna, jak to wygląda z zewnątrz, że tak na dobrą sprawę jest to kraj, który no przede wszystkim jest mocno dysfunkcyjny, który ma opartą niemal wyłącznie na surowcach gospodarkę, który nie bardzo umie się znaleźć w tym systemie gospodarczym współczesnym, no i który nie za bardzo ma przyszłość. I w tym momencie z punktu widzenia chińskiego jakby potrzeba przywódcy, który to otrzyma i kontroluje, no bo jeszcze w takim kraju jak Rosja teraz dodatkowe jakieś chaosy w postaci sukcesji, jakichś nie daj Bóg wyborów autentycznych, no przecież to jest gotowy scenariusz na katastrofę, na problemy, a Chiny dobrze wiedzą, że w samej Rosji również są silne pokłady sinofobii, bardzo silne pokłady sinofobii, które są obecnie ukryte. To jest wielka zaleta Putina, że on tam stłamsił w dużej mierze taką sinofobię ludową albo właśnie zrzucił ją do marginesu, dlatego że ona wcześniej jednak była silnie obecna w dyskursie, a teraz jest dużo słabiej. Takim klasycznym przykładem zduszenia sinofobii było tak naprawdę zlikwidowanie, czy właśnie jakby przerzucenie jej tylko i wyłącznie do marginesu tej idiotycznej narracji o chińskiej migracji na Syberię, tej rzekomej chińskiej migracji, bo to od początku był mit. Natomiast jeszcze 10-15 lat temu była bardzo silna, wyraźna narracja w Rosji. Dzisiaj nadal jest na poziomie ludowym, natomiast nie jest na poziomie oficjalnym elit dziennikarskim. Czasami się tam coś pojawi, ale generalnie już nie. No i to właśnie pokazuje, jak bardzo Putinowi udało się stłamsić tą jednak czającą się w społeczeństwie rosyjskim sinofobię. I Chińczycy to wiedzą i doceniają. I teraz Chińczycy mogą sobie wyobrazić, co by było, gdyby na przykład Putina zabrakło. I w tym momencie, nie wiem, wygrywa jakiś czy do władzy dochodzi jakiś kandydat wielkoruski, tak? Czy jakiś ostry nacjonalista. No i w tym momencie relacje z Chinami mogłyby ucierpieć w jakimś stopniu, a Chiny nie mogą sobie na to pozwolić, dlatego że Chiny, jakby ich taka dłuższa perspektywa polityki zakłada, że najbliższe lata, najbliższe dekady będą okresem,
którym będzie bardzo trudna i rywalizacja, i współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, ale jednak coraz bardziej rywalizacja i w tym długim marszu, jaki ich czeka, tak mówił o tym nowym długim marszu, jak mówił o tym Xi, no oni nie mogą sobie pozwolić na to, żeby Rosja przeszła do obozu zachodniego, bo to by była katastrofa, dlatego zrobią wszystko, żeby utrzymać obecne relacje z Rosją, a Putin to gwarantuje, więc będą jak najbardziej popierali Putina, czy też kogokolwiek, kogo on nie wybierze, kto będzie kontynuował ten kurs, tym bardziej, że obecny kurs polityki rosyjskiej jest bardzo korzystny dla Chin. No dobrze, to na chwilę przenieśmy się tutaj na granicę, czy w rejony granicy między Rosją i Chinami. Tam zmienia się demografia i czy Chiny wykorzystują, czy mają zamiar wykorzystać te zmiany? No nie, właśnie nie, dlatego że to jest element tego mitu o tym, że Chińczycy tam migrują. Wcale nie migrują, tak na dobrą sprawę to właśnie Chińczyków w Rosji ubywa. Ich nigdy nie było zbyt wielu, dlatego że tak naprawdę no, różne szacunki mówią od 700 tysięcy, to jest maks Chińczyków w Rosji, ale to jest maks, prawdopodobnie jest ich znacznie mniej, w okolicach 500 000, może nawet mniej. I oni się zresztą rozkładają na trzy główne obszary, z których jednym jest Moskwa i okolice, czy Podmoskowie, ten obszar dookoła Moskwy i to jest około 1/3. 1/3 jest na Syberii, 1/3 jest na rosyjskim Dalekim Wschodzie, natomiast ich liczba spada z przyczyn obiektywnych, tego, że Rosja biednieje, Chińczycy się bogacą. Rosja nigdy nie była miejscem, do którego Chińczycy tak naprawdę z jakąś wielką ochotą migrowali, dlatego, że nie jest to obszar, który jest gościnny dla gości z Azji. Raczej wręcz przeciwnie, jeszcze kilka lat temu mówiono, że nie ma Chińczyka w Rosji, który by nie ucierpiał z rąk milicji, to teraz już policji, natomiast to się poprawiło w ostatnich czasach, natomiast no jakby prowadzenie biznesów w Rosji jest trudne dla Chińczyków, funkcjonowanie tam jest trudne. To nie jest kraj, do którego oni chcą migrować. Chińczycy chcą migrować na zachód, do Europy Zachodniej, do Stanów, do Australii, do Kanady. To są miejsca, do których chcą migrować, a nie do Rosji. Także to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, nawet jeśli by Chińczycy jakoś bardzo chcieli migrować, a nie chcą, podkreślam, ale nawet jeżeli jakoś bardzo by chcieli, to państwo chińskie ich powstrzyma przed tym, dlatego że dla państwa chińskiego najważniejsze jest niedrażnienie Rosji, a Rosja akurat ma wyjątkowo jest wyjątkowo przeczulona, dlatego że Rosja myśli takimi kategoriami mocno terytorialnymi, myśli takimi kategoriami, że nas jest tu mało, jest dużo terenu, a obok jest z kolei bardzo dużo Chińczyków, bo tam jest rozkład populacyjny jest mniej więcej taki, że na rosyjskim Dalekim Wschodzie jest około 7 milionów ludzi, a w prowincjach chińskich otaczających ten obszar jest około 140 milionów ludzi. No i to jakby te liczby mówią same za siebie dla Rosjan. Natomiast to tylko tak z zewnątrz wygląda, ponieważ te 140 milionów z punktu widzenia Chin, no to jest bardzo mało. To są małoludne prowincje, to nie są prowincje, które są istotne, Heilongjiang i Jilin i pozostałe, tam Mongolia Wewnętrzna, to nie są ważne prowincje w Chinach, tam nikt nie chce mieszkać. Stamtąd właśnie wyjeżdżają, to są prowincje, z których ludzie emigrują, natomiast nie do Rosji, tylko do innych części, ale nawet jeśli by jakimś cudem Chińczycy woleli czy pragnęli się osiedlać w tej Rosji, no to państwo chińskie ich powstrzyma w imię dobrych relacji z Rosją, dlatego że Rosja jest bardzo przeczulona na tym punkcie. No i już tak raz było w latach 90., na początku lat 90., to jest zresztą moment, kiedy w najnowszych czasach ten mit o kolonizacji chińskiej powstał, znaczy on powstał na początku XX wieku, ale odrodził się w latach 90. XX wieku. A to no było... przerwę ci na chwilę, ten mit skąd on się wziął? Komu zależało, żeby on faktycznie zaistniał? Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. A ten mit to jest w ogóle dłuższy i ciekawszy wątek na temat w ogóle jakby procesów społecznych,
No i to pozwolę sobie, skoro mam chwilę czasu, to sobie pozwolę zrobić taki dłuższy skok, skąd się wziął ten mit. Otóż ten mit się zasadniczo wziął w przełomie XIX i XX wieku. Rosja w latach 50. i 60. XIX wieku podbiła tereny dzisiejszego rosyjskiego Dalekiego Wschodu. To były tereny, które historycznie były w sferze kontroli chińskiej, ale nie było tam zbyt wielu Chińczyków. To były tereny historycznie mandżurskie. Natomiast Rosjanie je wydarli dzięki dwóm traktatom w 1858 i 1860, tak zwanych nierównoprawnych traktatach. No i tam zbudowali to, co jest dzisiaj rosyjskim Dalekim Wschodem, czyli między innymi Władywostok, Chabarowsk i tak dalej. No i te tereny były w dużej mierze budowane rękami azjatyckiej taniej siły roboczej, głównie Chińczyków, ale Koreańczyków również. No i w okolicach przełomu XIX i XX wieku na zachodzie Europy narodziła się tak zwana narracja o żółtym zagrożeniu. To jest narracja, która jest generalnie straszliwie rasistowska i z dzisiejszej perspektywy brzmi strasznie. Natomiast to był taki moment, gdzie na zachodzie panowało przekonanie, że Chiny, czy szerzej Azja, w końcu zdobędą cały świat, bo będzie ich najwięcej, zaleją, zadepczą i tak dalej. To jest też rozkwit takiej literatury fantastycznej w tamtych czasach, która opisuje różnych szaleńców chińskich, którzy właśnie rzucą tutaj ogromne masy ludności i zaludnią to. To jest bardzo ciekawa narracja, bo ona w dużej mierze wzięła się z powstania bokserów i z różnych zbrodni, których wtedy Chińczycy dokonali na obcokrajowcach w Chinach i to rozpaliło wyobraźnię. No i ona popadła na bardzo podatny grunt w Rosji, dlatego że zobaczyli, że mają ogromne puste przestrzenie, na których jest bardzo mało ludzi, jeszcze spora część tych ludzi to Azjaci, no i nagle stworzyło się przekonanie, że proszę, że Chińczycy teraz zaczną kolonizować i odbiorą. No i to było przekonanie, które funkcjonowało w Imperium Rosyjskim, no ale to zagrożenie zlikwidował Stalin, dlatego że on po prostu przesiedlił wszystkich Chińczyków, Koreańczyków i po prostu zlikwidował ten problem i efekt tego był taki, że w czasach Związku Radzieckiego tam było bardzo mało Azjatów. Tam było więcej osób z Kaukazu, czy z Ukrainy, czy z Białorusi niż z Chin, czy z Korei. Natomiast w 1988 roku podpisano takie porozumienie o współpracy granicznej, bo to już jest ten moment, kiedy ZSRR z Chinami zaczyna z powrotem rozmawiać, dlatego że ich relacje się zamarły pod koniec lat 60., no ale pod koniec lat 80. się wznawiają, w 89. mamy przełom. No i w ramach tej współpracy, jak się jeszcze Związek Radziecki rozpada, no to Chińczycy wkraczają tam i rozwiązują dla Rosjan problem pustych półek, dlatego że gajderowskie reformy doprowadziły do klęski gospodarczej rosyjskiego Dalekiego Wschodu. To był jeden z tych obszarów, który najbardziej oberwał. Jakby trudno jest wskazać w Rosji obszary, które by oberwały bardziej niż właśnie wschodnia Syberia czy rosyjski Daleki Wschód. No i efekt tego był taki, że tam podstawowych produktów brakowało, no i nagle wchodzą Chińczycy i zapewniają te produkty, a co więcej tych Chińczyków jest dużo, dlatego ich jest wizualnie dużo. I to wcześniej przez cały niemal okres Związku Radzieckiego rosyjski Daleki Wschód był obszarem zamkniętym. Władywostok był w ogóle portem zamkniętym, tam obcokrajowcy nie mogli przebywać. No więc to było w miarę monolite etnicznie, w takim sensie, że ludzi radzieckich, tam tylko byli ludzie radzieccy i tyle. A nagle się pojawia mnóstwo Chińczyków, kilkadziesiąt tysięcy, I oni nagle są widoczni w przestrzeni publicznej, a na to się jeszcze nakłada słabość państwa rosyjskiego, które zasadniczo jest wtedy wyjątkowo słabe. Na to nakłada się jeszcze dodatkowy element depopulacyjny, dlatego że Rosjanie z rosyjskiego Dalekiego Wschodu uciekają, wyjeżdżają do Moskwy czy w ogóle szerzej na zachód Rosji. Więc mamy z jednej strony migrację, ucieczkę ludzi miejscowych Rosjan stamtąd i na to się nakłada przyjście mnóstwa Chińczyków. No i to jeszcze jest taki handel niekontrolowany, taki handel graniczny, mrówki, taki bazarowy handel, który oczywiście natychmiast, znaczy może nie natychmiast, ale po jakimś czasie powoduje duże napięcia społeczne i w momencie, kiedy zaczyna się rozgrywka między elitami lokalnymi a Jelcynem, tam jest taka złowroga postać gubernatora Nazdriatynko i drugiego, to był gubernator kraju primorskiego, czyli Władywostoku, a drugi to był Wiktor Iszajew, to był gubernator Chabarowska i oni zaczynają w swoich rozgrywkach z Jelcynem, żeby wzmocnić własną władzę kosztem
pocztem Moskwy, zaczynają grać tą kartą i zaczynają poprzez kontrolowane przez nich w jakimś stopniu media, czy wpływane przez nich, wpływają na media, zaczynają podkręcać tą atmosferę, ale też nie muszą aż tak bardzo podkręcać, bo ta atmosfera tam po prostu w tym społeczeństwie jest, tam jest strach. Ten strach jest ewidentny z tego powodu, że tak, państwo rosyjskie jest słabe, Chińczycy wchodzą, Chiny są silne jako kraj. Tutaj po prostu mamy jeden wielki chaos w Moskwie, pojedynek Jelcyna z parlamentem, puste półki, czy właściwie sytuacja tranzycji i trudno się żyje, nie wiadomo jaka będzie przyszłość. No i nagle odradzają się te strachy, że oto Chińczycy przyjdą, no i zaczynają działać media i logika medialna. I teraz Rosja, która nigdy nie miała wolnej prasy, wtedy po raz pierwszy ma wolną prasę. No i w co się ta prasa wolna zmienia? Oczywiście zamienia się w żółtą prasę, czyli w tabloidy. I ta prasa zaczyna robić z Chińczyków głównych wrogów, co oczywiście pada na podatny grunt, dlatego że jakby ludzie przecież chcą słyszeć to, co sami myślą. Efekt jest tego taki, że zaczyna się tworzyć po prostu atmosfera oblężonej twierdzy. Chińczycy zaczynają być oskarżeni, że po prostu tutaj wchodzą, że to jest wejście nielegalne, że to jest po prostu forma inwazji i tak dalej, zaczynają powstawać różnego rodzaju głupoty. No i jak media dalekowschodnie zaczynają o tym pisać, to nagle media centralne w Rosji się budzą i stwierdzają, no to jest news, to jest temat. I zaczynają pisać o tym media rosyjskie, ogólnopaństwowe, telewizja, Izwiestia, czyli jedna z głównych gazet. No i zaczyna być to narracja ogólnokrajowa i zaczynają się prześcigać w liczbie tych Chińczyków. Tam na początku jest ich po 100 tysięcy, ale chwilę potem się ich robią miliony. Kolejni politycy się do tego dołączają. Tam jest na przykład Jawiński, taki niby demokrata, to on się tam kilku milionów Chińczyków doliczył. Już nie mówię o Żyrynowskim, bo to jest oczywiste. Wykorzystuje to później Jelcyn w swojej kampanii wyborczej, który mówi, że proszę, miliony tutaj, on mówi to prawda o setkach tysięcy Chińczyków, ale jednak w takim duchu, że jak mnie nie wybierzecie, to nas tutaj najadą. No i zaczyna być sytuacja absurdu po prostu, w której mamy trochę tych Chińczyków, ale no nie za dużo, ale jednocześnie mamy po prostu rozkręconą medialnie atmosferę, która zaczyna tworzyć własną rzeczywistość. I ponieważ to pada na podatny grunt tych starych stereotypów, a jeszcze do tego dochodzą stereotypy na temat Chińczyków. Zwróć uwagę, że Chińczycy w stereotypach rosyjskich, polskich zresztą też, zachodnich zresztą też, Chińczycy nigdy nie są pojedynczy. Chińczycy zawsze muszą być masą. Ich nie może być jeden, nie? Zawsze jest ich dużo. Więc jak wchodzą, to musi ich być dużo. I efekt tego jest taki, że mamy sytuację kuriozum, w której tych Chińczyków jest tam w regionie kilkadziesiąt tysięcy max, a opisuje się, jakby było ich 3 miliony, tak? Czy 4 miliony. No i to jest o tyle absurdalne, że przecież gdyby ich było tam 3 miliony, to co drugi byłby na ulicy Chińczykiem, tak? Więc tak nie było. No i dopiero tam są już naprawdę czasami skrajne przypadki, że jedna z tych gazet wspierających nas Driatynkę, to nawet jest taki sławny tytuł, w którym na pierwszej stronie zapytała, czy jutro będzie wojna. Tak, bo już doszli do takiego poziomu absurdu. No i od połowy lat 90. a 94 rok Rosjanie zamykają granice, wprowadzają wizy, wprowadzają ostre kontrole właśnie po to, żeby zatrzymać tą inwazję, której tak naprawdę nie było, bo większość z tych Chińczyków w ogóle to były mrówki. To przygraniczne. Oni przechodzili w te handlowali, ale oni się nie osiedlali na miejscu. Od lat 90. od połowy lat 90. dziesiątych mamy początek liczenia tych Chińczyków w Rosji i z tym liczeniem im do końca nigdy nie wyszło za dobrze, dlatego że zgodnie ze spisami powszechnymi to Chińczyków jest w Rosji 30 tysięcy. No to jest oczywiście absurdalnie za mało, tak? Natomiast zgodnie z innymi danymi jest ich właśnie w okolicach, no te widełki tam są od właśnie 350 do 700 tysięcy, ale takich bardzo wiarygodnych danych nie ma, no ale pokazują nam pewną skalę, że to jest w okolicach pół miliona pi razy drzwi o 100 tysięcy, tak? To można tutaj jeszcze się trochę powyżywać nad tą statystyką, ale pół miliona w całej Rosji, z której przynajmniej 1/3 to w Moskwie, to nie jest 3 miliony na rosyjskim Dalekim Wschodzie. No i od tej pory jakby te dane są oczywiste dla polityków, są oczywiste dla każdego eksperta. W ogóle ta kwestia rosyjskiej migracji, chińskiej rzekomej migracji na rosyjski Daleki Wschód jest bardzo dobra kwestia, bo po niej dobrze poznać, czy ktoś się zna na relacjach rosyjsko-chińskich, jeżeli zaczyna wrzucać ten. Natomiast
jeszcze jedno zdanie. Natomiast ponieważ ona padła na bardzo podatny grunt stereotypów, tych stereotypów ukształtowanych po powstaniu bokserów, tych stereotypów ukształtowanych w społeczeństwie i rosyjskim, i polskim, i zachodnich, no to ona, wydaje się, że ona jest, no, że ona jest taka na zdrowy rozsądek. Ona się wydaje racjonalna, logiczna i efekt tego jest taki, że mnóstwo osób ją po prostu powtarza bez myślenia, bez sprawdzania tych rzeczy. No i to, a szczególnie w Polsce, bo w Polsce to jeszcze dochodzi do tego taki wątek po prostu, a dobrze im tak, najadą ich doskonale, tak? Jeszcze u nas jest ta rusofobia, do tego dochodzi, więc jest takie po prostu schadenfreude, że bardzo dobrze niech ich tam najadą i skolonizują. No ale niestety, no muszę zmartwić wszystkich tutaj, którzy życzą Rosji źle, no że nie ma tego, jest to fakt medialny. No i ten fakt medialny został właśnie w dużej mierze, ta narracja została przez Putina, w czasach Putina, no to już trochę długo, bo już mamy 20 lat, no więc w czasach Putina ona została stłamszona w Rosji, tak naprawdę sobie z nią poradzono w jakimś stopniu, no czasami się oczywiście odradza, no bo a to jakiś dziennikarz coś tam napisze, natomiast generalnie ta narracja nie ma już racji bytu. Ona nigdy nie miała wiele wspólnego z faktami, natomiast oczywiście w Polsce ona wciąż jest dominująca, na Zachodzie raczej nie, aczkolwiek też szczerze, jak jacyś tam geopolitycy, to oni generalnie lubią tą narrację, więc to sobie w ten sposób używają. Natomiast zasadniczo to jest to narracja, która jest fałszywa. Natomiast dwie rzeczy jeszcze, bo to długi wątek się strasznie zrobił. Pierwsza jest taka, że jak ci Rosjanie w tym 1994 roku wprowadzili te wizy, zaczęli blokować Chińczyków, to oczywiście zabili handel przygraniczny i prowincje chińskie oberwały, bo one na tym fajnie zarabiały. I co zrobił Pekin? Otóż Pekin poparł Moskwę kosztem swoich prowincji. To znaczy bynajmniej Chińczycy nie protestowali, nie mówili, że to psuje relacje. Nie, po prostu Chińczycy, czy Komunistyczna Partia Chin, rząd centralny w Pekinie po prostu poświęcił interesy lokalnych prowincji dla dobra relacji z Rosją tych wysokich. Tak? To jest znowu ten u góry gorąco. I to jest jakby pierwsza bardzo ważna rzecz, która nam pokazuje pewien model działania, który funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Znowu, dzisiaj znowu mamy problemy, że tam jacyś Chińczycy utknęli w Rosji i tak dalej. Pekin to nie interesuje za bardzo, bo są ważniejsze sprawy. Więc to jest tutaj istotne. A i druga rzecz, druga istotna sprawa, która też pokazuje, jak bardzo jest to fałszywa narracja. Otóż Chińczycy to nie jest naród, który w ten sposób działa, dlatego że Chińczycy to nie jest naród jakiś, który, jeżeli możemy tak generalizować oczywiście, to jest ryzykowne, tak? Ale zasadniczo jakby ekspansjonizm chiński nie jest terytorialny, to znaczy z wyjątkiem obszarów, które Chińczycy uważają za ich, naprawdę ich, tak jak Tajwan, to Chińczycy nie mają aż takiej, przynajmniej na razie, bo wiadomo, że są nacjonalistami i może im szajba odbić i może być różnie, natomiast przynajmniej na razie jest sytuacja taka, że Chińczycy zdecydowanie wolą osiągać swoje cele gospodarczo, a nie podbijając jakieś terytoria. Właśnie ta narracja o Chińczykach rzekomo tam kolonizujących Syberię, ona jest bardzo rosyjska, bo Rosjanie by tak zrobili właśnie, bo oni właśnie w ten sposób działają, wysłaliby po prostu zielonych ludzików, a potem by stwierdzili, że to jest ich. Natomiast Chińczycy tak nie działają, to nie jest modus operandi chiński. Chińczycy są do tego stopnia w relacjach z Rosjanami gospodarczo, do tego stopnia uprzywilejowani, a już szczególnie z rosyjskim Dalekim Wschodem, że oni tak naprawdę bardzo dobrze wykorzystują ten rosyjski Daleki Wschód do własnych celów. Więc oni, można by powiedzieć, że go eksploatują tak neokolonialnie, bo biorą z niego co chcą, tak? Biorą metale rzadkie, biorą drewno, biorą ryby i tak na dobrą sprawę oni nie muszą zajmować tego terenu, skoro i tak mają z nim współpracę bardzo korzystną. Jakby po co zajmować coś, co się już ograbia z białymi rękawiczkami, więc w białych rękawiczkach. Więc tak na dobrą sprawę nie jest, jakby ta narracja jest kompletnie oderwana od rzeczywistości na bardzo wielu poziomach. Ona po prostu, no i po prostu nie ma, ona jest w sferze fantazy, natomiast oczywiście ona się odwołuje do takich emocji społecznych, które powodują, że dla wielu osób ona brzmi racjonalnie. No dobrze, to jeszcze spytam tutaj, bo też to się pojawiało w pewnym momencie. Ta kwestia Rosja jako łącznik, czyż próba łącznika między Chinami a Europą. Czy to faktycznie się dzieje i z jakim skutkiem? Znaczy to się dzieje w jakimś, w części obszarów gospodarczych, ale zasadniczo niewielu.
dlatego że okej, jakby w transporcie kolejowym w jakimś stopniu, natomiast zasadniczo to są głównie nadzieje i to są marzenia rosyjskie. To jest w dużej mierze Rosja ma taką wizję, w którą często sama po prostu wierzy, wizję, że jest mostem między Europą a Azją. I to jest ta wizja, ja tą wizję, jak badam relacje rosyjsko-chińskie od 15 lat, to od 15 lat słyszę tą wizję, a jak jeszcze czytałem starsze teksty, to ona jest już ponad 20 lat. I to jest oczywiście wizja, która jest również wizją fantastyczną, dlatego że Chiny absolutnie nie potrzebują Rosji do kontaktów z Europą. Chiny współpracują z Europą w stopniu znacznie większym niż z Rosją i to bez Rosji. Jakby Chiny mają największą współpracę gospodarczą z Francją, z Niemcami i do tego absolutnie Rosji nie potrzebują, bo większość współpracy idzie handlem morskim, więc tak na dobrą sprawę Rosja nie jest tu aż tak potrzebna. Rosja jest owszem Chińczykom potrzebna, ale w innych sprawach, nie związanych z Europą. Rosja jest potrzebna Chinom przede wszystkim jako dostarczyciel surowców, ropy i gazu po bezpiecznej lądowej trasie. Rosja jest potrzebna Chinom jako dostarczyciel zaawansowanego uzbrojenia. Przypomnę, że Chiny wciąż są objęte embargiem zachodnim na broń. No i wreszcie Chiny są potrzebne, znaczy Rosja jest potrzebna Chinom jako wspólnik w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, który pozwala różne rzeczy blokować. No i to są jakby najważniejsze, że dodatkowo jest potrzebna w Azji Środkowej. No i to są potrzebne rzeczy, natomiast tu w żadnej Europy nie ma. Jakby to relacje chińsko-europejskie to jest zupełnie co innego niż relacje rosyjsko-chińsko-europejskie. I po prostu nie ma takiego trójkąta. To w drobnych rzeczach typu transport kolejowy to rzeczywiście ma jakieś tam znaczenie, ale głównie techniczne to jest... Natomiast oczywiście... Są to marzenia rosyjskie, tak? Rosjanie marzą, by być tym. Natomiast z tymi marzeniami rosyjskimi o tym, żeby być mostem łączącym Europę z Azją, to jest trochę tak, to już w XIX wieku bardzo ładnie podsumował brytyjski premier Disraeli, który powiedział, że Rosja to jest, nawiązując do dwugłowego orła, że to jest europejskie państwo patrzące w Azję oraz azjatyckie, a jednocześnie azjatyckie państwo patrzące w Europę, tak? No więc jakby to raczej pokazuje pewną schizofrenię czy rozdarcie cywilizacyjne Rosji, a nie Rosja nie jest miejscem synergii różnych elementów łączących Azję i Europę, dlatego że nigdy nie zbudowała takiej cywilizacji, która by łączyła jakieś elementy. Rosja jest raczej bardzo specyficzną europejską cywilizacją antyzachodnią, ale absolutnie nie mającą nic wspólnego z Azją. To jest zresztą bardzo wyraźnie widoczne w Azji. W Azji nikt nie traktuje Rosji jako państwo azjatyckie. To jest te pretensje Rosji są traktowane z pewnym uśmiechem, dlatego że może z perspektywy azjatyckiej Rosja jest ewidentnie państwem europejskim. A już ostatnie pytanie, a jaki na obecne relacje polityczno-gospodarcze Chin i Rosji wpływ ma sytuacja na Bliskim Wschodzie? Znowu nie aż tak duży, dlatego że Chiny nie są aż tak mocne na Bliskim Wschodzie, jakby się nam mogło wydawać. Chiny być może będą mocniejsze w przyszłości na Bliskim Wschodzie, natomiast to wciąż nie jest aż tak ważny gracz na Bliskim Wschodzie, jakby też znowu jakieś takie stereotypowe przekonanie, bo u nas jest takie przekonanie bardzo często, że my patrzymy na te Chiny jako na dużo ważniejszego gracza niż on jest rzeczywiście. Bo rzeczywiście Chiny są jakimś tam konkurentem do Stanów, ale i rzeczywiście Chiny mają zasięg globalny, ale nie mają aż takiego zasięgu globalnego, no nie jest aż taki gracz, on zresztą nie ma aż takich jeszcze potrzeb. Nie, to by jednak wymagało znacznie większego zaangażowania Chin na Bliskim Wschodzie niż to ma miejsce obecnie. No więc Bliski Wschód jakby nie wpływa wyraźnie na te relacje. Może w takim sensie, że on odwraca uwagę Rosji od tego, co ważne dla Chin i w tym sensie jest to korzystne, dlatego że Rosja na początku poprzedniej dekady, tej, która właśnie upłynęła, lat 10., głosiła Przema wobec dumnie kilkukrotnie, że się zwraca w stronę Azji, że będzie bardziej aktywna w Azji. Szczególnie to po Ukrainie to zaczęli tak Rosjanie głośno
mówić. No i niewiele z tego wyszło. Jeżeli był zwrot, to był zwrot właściwie w stronę Chin wyłącznie. Ani rosyjska polityka na Półwyspie Koreańskim, ani w ogóle szerzej w Azji Północno-Wschodniej, ani w Azji Środkowej bynajmniej nie zrobiła się bardziej aktywna. Za to zrobiła się bardziej aktywna na Bliskim Wschodzie. No i to jest dobrze z punktu widzenia chińskiego. Jak Rosjanie są zainteresowani czym innym, nie Azją, to tym lepiej, bo to oznacza, że nie mają aż tyle środków i możliwości, żeby się wszystkim zajmować. No a skoro ten Bliski Wschód teraz wyrósł im na taką drugą, najważniejszy obszar działania po oczywiście bliskiej zagranicy, no to wspaniale z punktu widzenia Chińczyków, bo to oznacza, że Rosja po prostu we wszystkich azjatyckich kwestiach będzie tym bardziej ustępowała Chinom i będzie jeszcze bardziej ich młodszym bratem, więc z punktu widzenia chińskiego to doskonale. Niech ta Rosja tam wchodzi na ten Bliski Wschód nawet na dłużej. Dodatkowo jeszcze Chińczycy lubią w takich obszarach, szczególnie jak Bliski Wschód, który jest oczywiście trudny, to Chińczycy lubią się chować za czyimiś plecami. Jakby Chińczycy lubią, żeby to ktoś inny był policjantem, żeby to ktoś inny zapewniał bezpieczeństwo polityczne i wojskowe. Chińczycy tego nie lubią i w dużej mierze nie umieją, dlatego że oni nie mają, no proszę wskaż mi kraj, w którym gdzieś Chińczycy weszli i po prostu zaprowadzili porządek, tak? Czy to będziemy źle oceniać, czy dobrze, ale to nie jest ten model, przynajmniej nie teraz, tak? Bo to się oczywiście może zmienić. Natomiast Chińczycy nie... Chińczycy lubią robić interesy gospodarcze, lubią wykorzystywać stabilność, ale żeby to ktoś inny zapewniał tą stabilność. No więc jak stabilność zapewniają Stany, to jest okej dla Chińczyków. No może teraz jest trochę mniej, ale dalej lepiej, żeby zapewniały Stany, niż żeby była anarchia jak w Somalii, powiedzmy. Tak? Natomiast jak zapewnia Rosja, to tym lepiej. Jak to Rosja jest tym policjantem, jak Rosja ustabilizowała Syrię, to okej, ale już się tak na przykład Chińczycy wcale nie garną do tego, żeby jakieś wielkie pieniądze ładować w odbudowę tej Syrii. Jakby podstawowym myśleniem chińskim dalej o świecie jest to, żeby zarobić, a nie jest to wciąż takie przekonanie, że będą jakoś kształtować ład. To ci, którzy tak uważają, wyskakują o kilka kroków do przodu, dlatego że to jest, oczywiście tak się może zdarzyć, ale nie jest to pewne, że tak się zdarzy. No dlatego relacje rosyjsko-chińskie na Bliskim Wschodzie są bardzo harmonijne, no bo Rosja tam, po pierwsze tam jest bardzo silnie obecna, odwraca to uwagę od Dalekiego Wschodu, a po drugie zapewnia bezpieczeństwo, więc Chińczycy mogą robić interesy, więc wspaniale z punktu widzenia chińskiego, niech trwa ta bliskowschodnia przygoda Rosji. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dziękuję, Michale. Dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj Michał Lubina, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!